Jeżeli oglądasz ten film na bieżąco, to do piątku trwa sprzedaż Szkoły Spokoju. Jeżeli ciebie albo twojego psa to interesuje, to link masz pod filmem, a jeżeli oglądasz go później, to pod tym samym linkiem możesz się zapisać, żebym ci dał znać o następnej edycji, będzie prawdopodobnie w październiku. A wracając do Hugo, trafił do schroniska z powodu agresji, został oddany i od początku chciał mieć zrobiony przegląd dentystyczny, pokazywał bardzo wszystkim swoje zęby. Ale widać, że wszystko, co robi, jest ze strachu. To znaczy, on sam nie szukał problemu, nie szukał konfliktu. Jeżeli tylko mógł zniknąć, oddalić się, to robił. Ale jeżeli ktokolwiek chciał do niego podejść, wyciągnąć rękę, to po prostu odstraszał. Po kilku spotkaniach udało nam się pójść na spacer, ale to jest jeden z tych psów, które były totalnie przerażone sytuacją, w jakiej się znalazły. Oczywiście pierwsze co, trzeba sobie podjeść trochę trawy, ale Hugo zwłaszcza na początku cały czas pilnował, żeby dokładnie odległość smyczy nas oddzielała, żeby przypadkiem nie stanąć trochę bliżej. I pierwsze ćwiczenia, jakie robiliśmy, to jakiekolwiek nagradzanie Hugo za kontakt. Jeżeli wychodziłem z nim na wybieg, no to on stał w jednym kącie, ja w drugim i spędzaliśmy sobie tak miło czas, więc nagradzałem jakiekolwiek spojrzenie w moją stronę, zrobienie kroku, wszystko, co można by uznać nawiązywaniem kontaktu. I widać u niego, jak bardzo często on się waha, to znaczy trochę by podszedł, ale nie jest do końca pewien. Jak dawałem mu smakołyka, to wypluwał go, sprawdzał, czy nie chce go otruć, po czym zjadał. Wygląda, jakby nie wybrzydzał w życiu, ale pozory mylą tutaj akurat. I to, co chcę zrobić tutaj, to zachęcić go do jakiegokolwiek kontaktu, do nawiązania relacji, ale jeszcze bez wywierania presji w jego stronę. Tutaj ta strategia była super, bo w końcu się doczekałem. Hugo stwierdził, że być może coś ciekawego się wydarzy i warto nawiązać jakiś kontakt, ale z niektórymi ludźmi i psami można czekać całe życie na telefon i się nie doczekać. Tutaj zaczęliśmy trening z dotykiem i nie wiem, czy widać to wyraźnie na filmie, ale po tym, jak Hugo do mnie podszedł, próbowałem go dotknąć i pokazał mi delikatnie ząbki i powiedział, że nie życzę sobie tego, dlatego przenieśliśmy trochę ciężar i chciałem, żeby to on dotykał mnie. Wystawiam sobie pięść, jak on mnie dotyka, nagradzam go, zaznaczam to oczywiście i jeżeli jeszcze nie jest gotowy na to, żebym ja go gdzieś tam tyćkał, to na razie możemy wejść w układ, w którym to tylko on mnie dotyka. Na początku zapięcie go na smycz było niemożliwe i teraz trwa inspekcja, czy to, co chcę przypiąć do niego, odpowiednio pachnie. I cały proces chcę podzielić na jak najmniejsze kawałki, czyli najpierw zbliżam tą smycz, zaznaczam i go nagradzam, później gdzieś tam gmyram przy nim, później dopiero na końcu zapinam go naprawdę i cały czas obserwuję go, czy nie przekraczam jego granicy i Hugo jest fajny do pracy, no bo on bardzo szybko i bardzo czytelnie pokazuje, że czegoś sobie nie życzy. Zawsze lepiej pogadać z kimś niż dusić coś w sobie i później na końcu go ugryźć, więc krok po kroku ćwiczymy sobie i sprawiamy, że ten proces ma być mniej stresujący dla Hugo i dla człowieka. O ile Hugo świetnie już radził sobie na zewnątrz z zapinaniem, odpinaniem, pozwalał na naprawdę wiele, to w boksie było zupełnie inaczej. To znaczy to odpinanie po spacerze bardzo go stresowało, na tyle bardzo, że zamieniał się w małą, kluseczkową piranię. I pomimo tego, że to jest mały pies i nie jest zbyt groźny, to widać, jak bardzo go to stresuje, jak bardzo jest przerażony tą sytuacją. Dlatego wprowadzamy sobie kaganiec i na początku Hugo raczej nie miał z nim żadnych skojarzeń, ani się nie cieszył na jego widok, ani się go nie bał, ale próbował zrobić wszystko, żeby dostać smakołyka, natomiast nie włożyć tam pyska i spoko, możemy pograć w tą grę. To co robiliśmy na początku, to umieszczałem po prostu bardzo dużo smakołyków w takim miejscu, żeby musiał włożyć tam pyszczek, żeby nie dało się zdobyć tego smakołyka z jakiejkolwiek innej strony. I krok po kroku oswajaliśmy się z nim. Zjedliśmy przy okazji dużo jedzenia, ale Hugo mówi, że było warto. I kiedy już trochę się z nim oswoił, to robiliśmy treningi, w których zakładałem mu ten kaganiec, trochę biegaliśmy, trochę chodziliśmy na spacerze, tak żeby nie był to dla niego stresujący moment, tylko po prostu element dnia codziennego, który czasem mu się przydarza. Po
Po oswojeniu się z kagańcem chciałem przeprowadzić profesjonalne testy, co Hugo stresuje, czy być może dotykanie łapek, ogona, jakichkolwiek innych części ciała. I generalnie, jeżeli się go nie zaskakuje, to znaczy zawoła się go, on widzi, kto go dotyka i w jaki sposób, to jest totalnie luźny, raczej lubi dotyk, sam go szuka. Wyraźnie się stresuje, kiedy nie wie, co się dzieje, to znaczy nagle ktoś się nad nim nachyla, nagle ktoś wyciąga w kierunku jego rękę, wtedy reaguje nerwowo, więc ważne z takim psem jest to, żeby po prostu go, zwłaszcza na początku, nie zaskakiwać. Z jakichś powodów Hugo ma problemy z czytaniem intencji, to znaczy neutralne rzeczy takie jak patrzenie w jego kierunku, wyciąganie ręki, nawet delikatne, często odbiera jako zagrożenie i na wszelki wypadek próbuje odstraszyć, ale generalnie lubi ludzi, lubi z nimi spędzać czas, bardzo się cieszy na spacery i kiedy czuje się pewnie, to sam zaczyna szukać tego kontaktu. Tutaj widać, że w neutralnym terenie na zewnątrz on nie ma żadnego problemu z zapinaniem, odpinaniem. Jest podczas tych ćwiczeń luźny, chętnie pracuje, sam szuka kontaktu. Ale zupełnie inaczej rzecz ma się w boksie, po spacerze. I on jest dlatego ciekawym przykładem, chociaż nie tak rzadkim, że to, co jest zupełnie spoko i neutralne na zewnątrz, w innym miejscu może być dla psa bardzo stresujące, bardzo nerwowe. Przy wychodzeniu za to skacze po mnie i nie może się doczekać, aż go zapnę. Gdybym wiedział jak, to byśmy tylko wychodzili, a nie wracali, ale nie wiem jak, więc musimy ćwiczyć. Jednym z moich pomysłów było to, że jak ćwiczymy odpinanie i zapinanie na zewnątrz, to zazwyczaj klękam, a w boksie robię to na stojąco i być może to stresuje Hugo, to, że ktoś jest nad nim, wyciąga rękę, natomiast podczas ćwiczeń okazało się, że on ma to w zupełnym poważaniu. Możesz się zastanawiać, czemu nie ćwiczę w takim razie odpinania, zapinania w boksie, bo na razie Hugo jak się orientuje, że zapinam go i chcę go odpiąć, nie wychodzimy, albo próbuje to zrobić po spacerze, to zamyka się w sobie, nie ćwiczy, nie chce jeść. Tutaj po takim odpięciu do następnego spaceru udaje, że się nie znamy. Nie mamy między sobą żadnej relacji, on to w ogóle nie wie, kim ja jestem. Mamy kilka pomysłów, nie jest jeszcze idealnie, ale ćwiczymy i będzie coraz lepiej, ale najlepiej będzie, jak Hugo znajdzie dom.